7 grudnia 1937 roku. Jezus przeszedł przez swe życie dobrze czyniąc ludziom. Na zapytanie uczniów Jana ukazuje im dobre uczynki, bo dobre uczynki są w stanie wzruszyć serca złych, a serca dobrych utwierdzają w cnocie. Święty Ambroży pisze, że święty Paweł przyszedł do Jerozolimy, aby tam przypatrywać i budować się życiem pierwszych chrześcijan. W człowieku dobrze czyniącym mamy widzieć obraz Chrystusa. Tak jak zły przykład sprawia zło i dobry przykład działa dobrze. Gdyby nie znano grzechu, nie wpadano by weń. Lecz przez przykład zły grzech się rozszerza jako choroba zaraźliwa. Gdyby dusze potępione zapytać, co ich do piekła wtrąciło, powiedziałyby, że zły przykład. Czy potrafię dawać dobry przykład mojej przynależności do Jezusa?